Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Ostatni odcinek z Need for Speed World Online. Jestem w tak zwanym Times Square, gdzie zebrali się wszyscy gracze. Zostało 9 minut do wyłączenia serwerów i oglądamy sobie fajerwerki. Tak. Nie wiem, co mam powiedzieć właściwie w tym momencie. Są ozdoby świąteczne, na polu golfowym jest śnieg. Wszyscy ustawili się tutaj ładnie w rządku. Wezmę jakiś, nie wiem, reprezentatywny samochód, tylko moment, wejdę z powrotem do jazdy dowolnej, żeby włączyć sobie HUD. I z powrotem do garażu. Nie wiem, jaki samochód wybrać w ogóle na tą okoliczność, bo wszystkie samochody w moim garażu, a przynajmniej te, które najbardziej lubię, zasługują na to, żeby być po prostu w tej chwili ostatni. Więc może wezmę sobie Mitsubishi Eclipse'a, na którym malowania nie zmieniałem już od bardzo dawna, ale chyba od 2 lat, jakoś tak będzie. I ustawmy się tutaj w rządku. Może pojadę jeszcze, nie wiem, ostatni wyścig, zostało 8 minut. Wszyscy stoją sobie w rządku, proszę bardzo, oglądamy fajerwerki. Prawdopodobnie nie tylko ludzie z Polski, ale też spoza. Smutna chwila ogólnie. Nie? Już World nigdy nie będzie taki jak dzisiaj. Jak był do tej pory. Oj, nieprawdopodobne. Ja w ogóle nie myślałem, że dotrwam do tej chwili, kiedy w ogóle będą wyłączać tą grę, że... Oczywiście wiedziałem może, że dożyję, może nie jestem tak pesymistycznie nastawiony do życia. What the fuck? Co to było? Zresetowało mnie tutaj. Odkryłem nowego buga. Anyway, po prostu myślałem, że ta gra przetrwa dłużej, że ona będzie dłużej, że serwery będą dłużej. A tu się okazuje, że jednak chyba nie. I tak myślę, żeby... Zobaczymy, czy ktoś w ogóle będzie chciał pojechać w jakiś wyścig, bo wyścigi przez cały czas najbardziej mnie tutaj jakby fascynowały w tej grze i rywalizacja z graczami. No niestety, nikt nie chce jeździć wyścigów, każdy będzie chyba oglądał fajerwerki. Ciekawe, czy ktoś jeszcze XP. O proszę, ktoś na Country Club jest. Dobiło mnie do klasy A? What the fuck, w Eclipsie? Zobaczmy. Pojadę sobie high stakes, jeszcze ktoś XP i kasę zdobywa. Nie wiem po co. Country Club, dołącz. Pojadę sobie ostatni, myślę, że wyścig moim Eclipsem razem z CCX Kenizegiem. Zobaczymy, kto wygra ten ostatni wyścig. No już prawdopodobnie nie zdołam go ukończyć, bo prawdopodobnie w trakcie rozłączą się serwery. No nie wiem, jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie gra, nie wiem, się wyłączy albo wszystko się sfrizuje. Zaraz zobaczymy. Co będę siedział, patrzył na fajerwerki, jak można przejechać ostatni wyścig z CCX-em. Nie spodziewałem się, że to będzie CCX kontra mój Mitsubishi Eclipse. Mitsubishi zmierzch. No i troszeczkę Kenizek mnie tutaj zgubił. Nie chcę robić tego odcinka typowo przeglądowego, więc nie będę mówił może o tym, jak się spisuje Eclipse w klasie A. Po prostu będę się fajnie bawił, co? Będę starał się jechać jak najlepiej. O, słyszę w tle muzykę. Nie wiem czemu, ja mam... O nie, ja też używam power-upu w takim razie. Nie wiem czemu, ale ja ją ściszyłem sobie w grze, a ona nadal działa. Jakimś sposobem. To jest wyścig Country Club, jak widzieliście, i prawdopodobnie nie zdołam go ukończyć, ale chodzi tutaj o fakt, że będę przejeżdżał przez pole golfowe, które jest ośnieżone. Znaczy nie dokładnie przez pole golfowe, tylko obok pola golfowego, więc... Dziwnie się czuję, naprawdę. Nie wiem, co się stanie zaraz. Każdy gracz chyba, który spędził w tej grze sporo czasu, w te ostatnie chwile Worda, ma w głowie kilka takich, kilkadziesiąt może, wspomnień z tej gry, które naprawdę zostają w głowie. te wszystkie jakby etapy tworzenia, te update'y, te nowe samochody, kupowanie boostów, wszystko, ojej, wszystko jakby zostało w tej głowie i no powiedzmy, że gdzieś tam pozostanie w tej głowie na zawsze, potem nawet jak ta gra zostanie wyłączona. No nie wiadomo jak to będzie z tym Need for Speed offline, czy rzeczywiście będą jakieś serwery dedykowane i będzie można sobie grać i czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie, nie wiem. A na obecną chwilę to jeszcze nie działa zbyt dobrze z tego co wiem. Więc no w każdym razie na pewno nie będziemy mogli sobie grać tak swobodnie i bez takich problemów jak teraz, tak myślę. Chociaż teraz też były i myślę, że dalej by były problemy, bo no, serwery jednak Worda są zawsze bardzo mocno obciążone. O, może się okazać, że jeszcze zdążę na ostatnie fajerwerki w... Oj. Na Times Square NFS-owym. Tam był jeden... Minął mnie w ogóle jeden z graczy, Gelua. To on jest takim... właśnie, ja go skądś kojarzę, ale to jest dosyć znany nick. I on chyba tworzył jakieś filmy z gry nawet, tylko nie pamiętam jakiej treści, czy to były jakieś przeglądy, testy. W każdym razie skądś ja na pewno kojarzę ten nick i zobaczcie, że nawet tacy bardzo starzy gracze, wyjadacze wbijają do Worda, żeby uczcić te ostatnie chwile. A niektórzy, tak jak ja, po prostu jadą ten swój ostatni wyścig multiplayer i nawet go przegram. Ale to nie jest najważniejsze. Zawsze w Wordzie większość osób postępowała w ten sposób, że ja też na początku tak robiłem, nie powiem, że nie, że jak najwięcej wygrać, jak najwięcej zdobyć, jak największy poziom, jak najwięcej części profesjonalnych, ale z czasem po prostu się dochodzi do takiego wniosku, że najważniejsza w grze jest rozgrywka multiplayer, jest ta rywalizacja, jest to współzawodniczenie i to jest najfajniejsze i to jest esencja gry, esencja Worda. Ciągle zerkam na zegarek, patrzę, która godzina, bo boję się, że nie zdążę na ostatnie fajerwerki. I był właśnie taki moment, kiedy ja sobie pomyślałem, kurczę, ale fajnie jest zdobywać nowe samochody, kupować je, zdobywać, nie wiem, maksować je, jakieś części i do nich zdobywać, ale tak naprawdę nie ma to takiej aż dużej różnicy, jeśli na przykład spotkamy jakiegoś tam słabszego gracza i możemy z nim wygrać nawet słabszym samochodem albo słabiej ulepszonym. I te części czasami no też niewiele dawały do tych osiągów, często tak było. Więc cóż, zdobywanie ich po prostu dla mnie nie miało jakiegoś większego sensu, chociaż fajnie było, no nie? O, ktoś poczekał przed metą. Proszę bardzo, jak miło. Zdobywanie ich dla mnie to był jakiś taki dodatek, no nie? Takie coś jak otwieranie skrzynek w CS-ie. To było coś takiego dodatkowego, co jakby to... O, hamulce profesjonalne, proszę bardzo. Ale no cóż, najważniejsza jest ta rozgrywka, najważniejsze jest to, że możemy z kimś się wspólnie pobawić, z graczami z całego świata. I zobaczmy, ostatnie minuty Worda, wszyscy są tutaj, nawet w kręgu się prawie ustawili, tam w rządku, tu w kręgu. Fuck EA, co tu jeszcze mamy napisane? All Stars, wszystkie możliwe naklejki ponakładane są na samochody. Została w ogóle dodana do gry tablica z napisem endgame, czy jakoś game over, czy coś takiego. Ops. 18:00. Błąd krytyczny, za mało pamięci. No niestety, to oznacza, że no niestety. Koniec Worda nastąpił i jeszcze może spróbuję się zalogować, zobaczę czy to działa. Myk, zobaczymy. Ok. Mogę się ruszać? Mogę, ale nie słychać dźwięku. Widać jeszcze 3 graczy. Zobaczymy, czy mi wyszuka jakiś wyścig. Ale nie, ktoś tu się rusza, zobaczcie. What? O, okej. Koniec. Koniec gry. Spróbuję uruchomić jeszcze. O, serwery są aktualnie wyłączone. Dziękujemy za cierpliwość. No i już będą wyłączone na zawsze niestety. Także tyle jeśli chodzi o Worlda. No cóż, przejechałem swój ostatni wyścig i... No nie wiem, dziwnie trochę tak, że już nie będę mógł ani razu wbić do tej gry, pobawić się moimi samochodami, nie wiem, pojeździć z innymi graczami, porobić jakichś przeglądów, już po prostu nie ma Worlda, się skończyła zabawa. No i tyle. Dziękuję wam, że byliście ze mną przez wszystkie 1000 odcinków chyba z Worlda. Nie no, 1000 nie, ale gdzieś koło 600 odcinków z Worlda nakręciłem. A może mniej, nie wiem, nawet nie liczę. Dziękuję za wszystko, za wspólnie spędzone chwile w Worldzie, za zastanawianie się nad tym, jaki samochód będzie lepszy do jakiej klasy. To też było fajne. No i tyle. Trzymajcie się, na razie, pa pa.